28 marca Ministerstwo Cyfryzacji odpowiedzialne za implementację w polskim systemie prawnym Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych przedstawiło roboczy projekt polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Niestety zawiera on dosyć dużo braków. Z tych zaskakujących rzeczy, o których Pani mówi, to pojawia się informacja o zmianie nazwy Urzędu Nadzorującego Ochronę Danych Osobowych w Polsce. Dotychczas był to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Teraz się zmieni na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niestety nie jest wskazane, kto tego prezesa będzie wybierał, więc to jest taki niepokojący element, czy ten urząd dalej będzie dosyć niezależny. Pojawiła się informacja o tym, że Polska skorzysta z możliwości obniżenia wieku dzieci, od których potrzebna będzie zgoda rodziców na przetwarzanie ich danych osobowych w sieci. Chodzi tutaj o portale społecznościowe, portale, na których konta internetowe można zakładać. Mamy rozporządzenie europejskie, które obowiązuje już od 14 maja ubiegłego roku, ale przepisy zaczną być stosowane dopiero w przyszłym roku od 25 maja. Natomiast ministerstwo przedstawiło roboczy projekt polskiej ustawy, która będzie regulowała rzeczy niedookreślone w rozporządzeniu, dlatego że Parlament Europejski pozostawił krajom członkowskim pewne pole, w którym sami możemy przepisy szczegółowe określić. Jednym z takich elementów, na przykład, rozporządzenie wprowadza kary pieniężne do wysokości 20 milionów euro lub 4% ubiegłorocznego przychodu globalnego. Rozporządzenie pozwala krajom członkowskim zdecydować o tym, czy takimi samymi karami lub czy w ogóle będziemy karać instytucje publiczne. W projekcie ustawy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych pojawiła się informacja, że instytucje publiczne będą mogły zostać ukarane karą pieniężną do wysokości 100 tysięcy złotych, także znacznie niższą niż przedsiębiorstwa państwowe. Jest to argumentowane w taki sposób, że ta niższa kara ma służyć temu, żeby urząd nie mógł przypadkiem nie został doprowadzony do sytuacji, kiedy nie może wypełniać swoich statutowych obowiązków, co by było ze szkodą dla społeczeństwa. To, co przede wszystkim rzuca się w oczy, czytając ten projekt, jest on fragmentaryczny. To jest dopiero, można powiedzieć, część i chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że mniej niż połowa docelowej ustawy. W tym projekcie nie ma na przykład kompletnie przepisów branżowych wziętych pod uwagę, a rozporządzenie wymusza, mówi się, że zmianę nawet 200 przepisów rangi ustawy w polskim systemie prawnym i dobrze by było, żeby w ustawie o ochronie danych osobowych była to ustawa o ochronie danych osobowych, ale również nowelizująca inne ustawy szczegółowe.